Saddam Hussein, demon naszych czasów, wróg publiczny numer jeden, siejący postrach dyktator. Każdy z nas kojarzy tego osobnika. Świat dobrze zapamiętał nikczemne czyny tego człowieka. Wzbudzał strach, a jednocześnie posłuch. Choć w swoim kraju nadal nazywano go ukochanym prezydentem, czy też światłem naszych dni. Saddam od 23 lat jest prezydentem Iraku. W ten czas siał postrach swym ogromnym wojskiem. Jednak dyktatura dobiegła końca. 13 grudnia 2003 roku amerykańscy żołnierze zatrzymali Saddama Husseina. Znaleziono go w mieście Dawar, 15 km od Takritu, rodzinnego miasta. Ukrywał się w podziemnej kryjówce, przykrytej steropianem i dywanem. Gdy go wyciągnięto, w niczym nie przypominał dumnego dyktatora. Był już tylko budzącym litość przerażonym starym człowiekiem. Po schwytaniu Amerykanie przekazali Saddama Husseina władzom irackim. 5 listopada 2006 roku Trybunał w Iraku uznał go za winnego doprowadzenia do masakry 148 szyitów, zabitych w odwecie za nieudany zamach na życie dyktatora. W 1982 roku Saddama Husseina skazano na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 30 grudnia 2006 roku. Na tym miałaby się kończyć historia tego człowieka. Moim zadaniem jest pokazać wam jedną z willi we Francji Saddama Husseina, która jest obecnie opuszczona. Zapraszam na moją kolejną wyprawę. Witam was serdecznie. Zabieram was dzisiaj na kolejną moją wyprawę. Tym razem jest to Francja. Znajdujemy się blisko Włoch, stąd ten klimat. Zobaczcie, wygląda tutaj jak we Włoszech czy Hiszpanii. Tutaj mamy drzewo oliwkowe, ale nie o to nam dzisiaj chodzi. Dzisiaj pójdziemy i zwiedzimy dom Saddama Husseina. Znajduje się właśnie tam. Widzicie za mną? Ja muszę się tam dostać, a później pooglądamy więcej takich pięknych widoków. Dobra. Tutaj jest brama, którą muszę przeskoczyć, albo i nawet nie muszę. Jest tutaj dziura, którą można się dostać do środka. Tam widzimy jeden z budynków, a tam na samym końcu jest główny budynek, w którym mieszkał Saddam Hussein, nim go przechwycono i skazano. Lecimy. Nie wiem, od którego budynku zacząć. Może wejdziemy do głównego budynku. Muszę wam to pokazać. No, widok jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie. Wygląda jak taki malutki zameczek. Dwie wieże i wejście do domu. Coś pięknego. Ten budynek zostawimy sobie na sam koniec. Dobra. Chodźmy najpierw tutaj. W zasadzie niczym się nie wyróżnia od budynków, które stoją tutaj nieopodal. Zobaczcie, miał nawet swój prywatny basen. Miejsce naprawdę niesamowite. Można by tu przyjechać po prostu z namiotem, śpiworem i walnąć sobie tutaj nockę, a następnego dnia zwiedzić trochę Francji. Może i ja tak zrobię.
Zobaczymy, wejdziemy teraz do budynku. Gdzie tu jest wejście? Chyba z tamtej strony. Tutaj chyba było oczko wodne lub fontanna. Myślałem, budynek jest bardzo zniszczony ze względu na to, że bardzo dużo osób wie o tym miejscu, a wszyscy dobrze wiemy, że im więcej osób dowie się o danym obiekcie, tym obiekt będzie w coraz gorszym stanie. Tutaj chyba była kuchnia, zlew. Większość wyposażenia została rozkradziona już. Tutaj kiberek. Zobaczcie. Wszystko porozwalali. Zaledwie kilka okien przetrwało. Szturm. O, widzę, że łazienka się zachowała. Całkiem fajna. Jak na czasy, kiedy rządził Saddam. Tutaj mamy kominek. Tu już kolorystyką trochę przypomina dziecięcy pokój. Czy są tu jeszcze wyższe piętra? Chyba nie. Ale bardzo chciałbym zerknąć na dach. A nie, są. Można tutaj wejść jeszcze wyżej. Wejdziemy wyżej, zobaczymy. Może tutaj jest mniej zniszczone wszystko. Chociaż mogę się mylić. O kurde. Nawet windę miał swoją. Z zewnątrz wygląda o wiele lepiej. Zresztą sami widzicie. Tam jest jeszcze jeden budynek. Chciałbym wejść na dach i zrobić kilka fotek z dachu. Jednak czy da się tutaj przejść jakoś? Chyba by się dało. Jak nie, jak tak. Kamerka jest zostawiona tu. Czekajcie na mnie chwilkę. Muszę się wydostać stąd. Dobra. Jest tu bardzo dużo waty szklanej. Próbuję wejść tędy. To był głupi pomysł.
wyżej. Zerkniemy tutaj. Dotarliśmy na dach. Wejdziemy sobie którymś z okien. Jesteśmy na dachu domu Saddama Husajna. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Niesamowite. Warto było tutaj przyjechać. Wow. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba i to bardzo. Tylko czuję się trochę niespełniony, bo nie jestem na najwyższym punkcie. Zejście na balkon. Dach się już sypie powoli, dlatego nie będę tutaj chodził. Tutaj mamy silnik, który wciągał windę. Powiem wam, że tylko szkoda mi, że naprawdę jest tak zdewastowany. Niby spokojna dzielnica, same domki jednorodzinne, a wandali jak widać nie brakuje. A co tutaj mamy? O, kolejne wyjście. Moi drodzy, będziemy się żegnać powoli. Zerknę jeszcze tylko na basen. I powoli będziemy już wychodzić stąd. Z posiadłości Saddama Husajna. Tu sobie ktoś złom przygotował. Gdzieś tu musi być wejście na basen. O, właśnie tutaj. Jesteśmy na basenie. Częściowo wyschnięty. Jak widać, rozkwitła tutaj bujna roślinność. Pewnie jest tutaj też trochę rybek, żabek. Tak jak powiedziałem, będę już powoli kończył eksplorację. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. A przynajmniej okolica, którą nagrałem. Niestety dom Husajna jest już zniszczony całkowicie. Nic już z niego nie będzie. No nic, ja lecę dalej szukać kolejnych obiektów pięknych. Widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się.